Cześć! To wideo poświęcone jest prezentowaniu nowych funkcjonalności w systemie rekrutacyjnym Element i taką funkcjonalność, którą dzisiaj pokażę, to obsługa poleceń kandydatów. Funkcjonalność wdrożona w systemie kilka miesięcy temu, ale nie miałem jeszcze możliwości jej zaprezentowania. Także zobacz, jak prosto i jednocześnie skutecznie można właśnie w Elemencie te polecenia zarówno obsługiwać, jak i też raportować. Ok, wyobraźmy sobie, że prowadziłem proces rekrutacyjny i wdrożyliśmy w firmie właśnie system obsługi poleceń pracowniczych. Chcemy, aby kandydat, który aplikuje do naszej firmy, dał nam znać, czy jest polecenia, a jeżeli tak, to kto go polecił. Kandydaci dostają się do... aplikują do firmy i dostają się do systemów rekrutacyjnych za pomocą formularzy aplikacyjnych i tu jest taki przykładowy formularz, do którego dodałem różne pytania aplikacyjne, no ale tutaj nie ma pytania o polecenie, więc teraz dodam to pytanie, wracam do systemu, wchodzę w konfigurację tego projektu, na zakładkę formularz, gdzie właśnie konfigurujemy sobie ten formularz aplikacyjny, przeciągam tutaj z lewej strony pytanie o polecenie, gdzie się tutaj upuszczę, powiedzmy, że będzie na końcu. Zapisuję ten formularz, hop, i wracam do naszego formularza aplikacyjnego, to znaczy widoku dla kandydata, odświeżam i już to pytanie się pojawiło. No i załóżmy, że kandydat sobie aplikuje, uzupełnia te pytania, zaznacza, że jest z polecenia i tutaj pojawi się wówczas automatycznie pytanie o to, żeby kandydat wskazał, kto konkretnie polecił go na to stanowisko. Więc może podać imię, nazwisko lub sobie służbowy adres e-mail osoby polecającej, żebyśmy mieli pewność, kto tego kandydata polecił. Kandydat zaznacza zgodę RODO, aplikuje i za chwilę pojawia się w naszym projekcie i ten Andrzej to jest taki kandydat właśnie z polecenia, który powiedzmy ten formularz uzupełnił. Gdy teraz kliknę w tego kandydata, to wjeżdża taki boczny panel i na tym bocznym panelu widzimy literkę P. I ta literka P jest zielona. Kolor też ma znaczenie. Ogólnie P polecenia, czyli już wiadomo, że ten kandydat jest z polecenia, ale właśnie ten zielony kolor oznacza, że ten kandydat jest polecony dokładnie do tego projektu, w którym teraz się znajduje. Bo jeżeli wyjdę teraz z tego projektu, i wejdę sobie do jakiegoś tutaj innego projektu. Oczywiście wszystkie dane tutaj są fikcyjne. Coś sobie tutaj testuję, ale mamy tego Andrzeja. Ja teraz w niego kliknę. Już ta literka jest szara. To co oznacza, że owszem, ten Andrzej jest poleconym kandydatem, ale został polecony do jakiegoś innego projektu rekrutacyjnego. Może na przykład zaaplikował do tego projektu teraz, a do jakiegoś innego projektu został polecony, nie wiem, rok temu na przykład, tak? Więc jakby występowanie tej literki i jej kolor coś mówił. Ok, to teraz wracam już sobie do naszego projektu i mamy naszego Andrzeja, jest ta literka zielona. Ja mogę też od razu kliknąć tą literkę i zobaczyć, do jakiego projektu on został polecony. Przez kogo, czyli tu jest ten, powiedzmy, służbowy adres e-mail podany przez kandydata i kiedy został polecony. I to, co jest też fajne, w szczególności przydatne w dużych organizacjach, gdzie tych poleceń jest sporo, to, że na koniec każdego miesiąca Element może wysłać maila, na przykład do działu HR, z zestawieniem Excelowym wszystkich kandydatów poleconych. I w tym zestawieniu Excelowym wiadomo, kto został polecony, przez kogo został polecony, do jakich projektów, kiedy zostali kandydaci poleceni, a jeżeli kandydat, powiedzmy, został zatrudniony, tak, trafił już na etap zatrudnienia, to też w tym Excelu będzie informacja, kiedy został zatrudniony, no bo to jest często konieczne do uruchomienia jakiegoś procesu wypłacania nagród. Także prosty mechanizm zadawania pytań. Tutaj dodatkowe pytanie się pojawi o to, kto tego kandydata polecił i następnie już w systemie widać to od razu
i jest to też raportowane, także bardzo prosty, a jednocześnie skuteczny system obsługi poleceń. Dzięki.